do księgarni trafiło właśnie wznowienie pana pierwszej książki o milicjantach z Poznania. Dlatego no, skorzystam z tego pretekstu i zapytam pana, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego PRL właśnie stał się scenerią dla pana kryminałów. Gdy powstawała ta pierwsza książka, Upiory spacerują nad Wartą, to tak naprawdę ja jeszcze nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak ta książka będzie wyglądać do końca i nie wiedziałem nawet, kto zabił, a cóż dopiero o tym miałem wiedzieć, czy w jakim momencie dziejowym będzie się rozgrywać ta akcja tej książki. Pisałem tę opowieść tak naprawdę nie wiedząc jeszcze, czy w ogóle potrafię ją skończyć, czy potrafię napisać książkę kryminalną. To pierwsza moja książka, to mój debiut. Trochę na zasadzie zabawy. Zastanawiałem się, czy może coś z tego wyjdzie, czy może to będzie opowiadanie. Nawet nie miałem pewności, czy powstanie z tego powieść. No więc im bardziej zagłębiałem się w opowieść, tym bardziej byłem przekonany, że może rzeczywiście powstanie z tego pełnowymiarowa historia, pełnowymiarowa powieść kryminalna. Ale na samym początku, kiedy trzeba było podejmować decyzję o tym, gdzie i kiedy rozgrywa się akcja tej książki, na samym początku pojawił się dylemat. Ponieważ gdy napisałem pierwszą scenę, to scena, która opowiada, że dwaj wędkarze wyciągają z Warty bezgłowe zwłoki kobiety, wówczas wydawało mi się, że akcja rozgrywa się współcześnie. Specjalnie użyłem słowa wydawało mi się, ponieważ nie miałem takiej pewności. Wydawało mi się, ponieważ pisałem o współczesności. Wędkarze byli jak najbardziej współcześni, tyle że gdy zaczęła powstawać następna scena, musiałem już podejmować konkretne decyzje. I wtedy po następnej scenie zaczęli pojawiać się policjanci, którzy przyjechali na miejsce zbrodni. No i żeby tych policjantów w jakiś sposób oswoić z tą rzeczywistością zbrodniczą, żeby ich w jakiś sposób zapędzić do roboty i dać im szansę na to, żeby zaczęli analizować śledztwo, postanowiłem, że będę musiał ich zaprowadzić w jakieś konkretne miejsce Poznania, bo co do tego, że będzie ta akcja rozgrywać się w Poznaniu, wiedziałem od samego początku. Więc postanowiłem, że dwaj moi policjanci, dwaj bohaterowie pójdą sobie gdzieś do jakiejś knajpy, posiedzą może przy jakimś piwie, może przy jakiejś wódeczce i będą zastanawiać się nad tym, któż to pozbawił tę kobietę wyłowioną z Warty głowy. No i zacząłem zastanawiać się, gdzie ich posłać, do jakiego miejsca, do jakiej knajpy i nagle uświadomiłem sobie straszną rzecz. Uświadomiłem sobie, że nie znam współczesnego Poznania. Nie znam knajp poznańskich. Oczywiście znam Poznań i doskonale wiem, co znajduje się w jakim miejscu, gdzie znajduje się jedno centrum handlowe, drugie centrum handlowe, gdzie znajduje się dworzec, ale tak naprawdę kolejowy, ale tak naprawdę znam Poznań dzisiejszy z perspektywy okien szyb samochodowych, ponieważ przemieszczam się tym samochodem z punktu A do punktu B, z punktu B do C, czyli podróżuję po mieście tak jak każdy współczesny mieszkaniec z Poznania czy jakiegokolwiek innego miasta. Natomiast nagle uświadomiłem sobie, że moja znajomość Poznania jest dosyć powierzchowna, bo oczywiście znam niektóre restauracje, znam bary szybkiej obsługi, no ale jakby wyglądali moi bohaterowie, policjanci, gdybym kazał im pójść do McDonalda, żeby przy Big Macu zastanawiali się, kto też obciął głowę kobiecie wyciągniętej z Warty. Więc nagle uświadomiłem sobie, że jest taki moment i takie miejsca w Poznaniu, które znam doskonale, ale są to miejsca z lat 80. A w latach 80. poznawałem Poznań bardzo dogłębnie, jak to każdy młody człowiek ma w zwyczaju, ponieważ młodzi ludzie nie poruszają się samochodami, ale łażą po mieście pieszo i szukają różnego rodzaju atrakcji, na przykład takiej atrakcji, jakie daje spotkanie z kolegami, z koleżankami przy kuflu piwa. A dzisiaj w zasadzie nie jest to żadne wyzwanie dla młodych ludzi umówić się z koleżanką czy z kolegą w pubie, bo w każdym pubie można na to piwo pójść. Tylko kiedyś, w latach 80. był to naprawdę wielki problem, ponieważ żeby pójść na piwo, trzeba jeszcze było znaleźć knajpę, w której mimo, że nazywała się na przykład piwiarnia, podawano piwo, bo akurat może tego piwa w tym akurat momencie nie sprzedawali. No więc młodzi ludzie w latach 80. poznawali dokładnie różne miejsca Poznania, czy też innych miast Polski, chodząc po tym mieście, zwiedzając różnego rodzaju bramy, zaułki, uliczki, no i oczywiście knajpy. No i dlatego bez większych problemów mogłem dwóch moich policjantów wysłać do jakiejś poznańskiej knajpy, ponieważ te knajpy z lat 80. znałem doskonale, zdokumentowałem już je kiedyś, czyli byłem na tej dokumentacji uczestniczącej, że się tak wyrażę, w latach 80. No i nie miałem wówczas problemu z podjęciem decyzji. Decyzja mogła być tylko jedna. Akcja moich książek czy tej książki konkretnej, przepraszam, nie książek, bo jeszcze nie myślałem o tym, że powstanie cała seria. Akcja tej konkretnej książki będzie rozgrywać się w latach 80., czyli w czasie, kiedy Poznań poznawałem dogłębnie. A czy ten rok 85, bo akcja się rozgrywa właśnie w tym roku, jest jakoś znaczący, ważny dla Pana był wówczas, czy... No to jest ten czas, kiedy w tym Poznaniu się pojawiłem jako młody człowiek, który przyjechał do metropolii z małego miasteczka z północy Wielkopolski, czyli z Piły, bo Piła to moje rodzinne miasto, a tutaj się pojawiłem w czasie, gdy zaczynałem studia, więc to jest tak lata 85-86, to ten czas, kiedy rzeczywiście najlepiej poznawałem, bo jako ten potencjalny przyszły student musiałem poznać wszystkie miejsca i zbadać je jak najdokładniej po to, żeby wiedzieć, gdzie się umawiać z różnymi koleżankami i różnymi kolegami. No więc te wspomnienia, które się tam, takie najbardziej wyraziste, które najbardziej utrwaliły się w mojej głowie właśnie z tego okresu, zostały przelane na karty tej powieści. No dobrze, czyli topografię miasta, jeżeli chodzi o topografię miasta, to korzystał Pan z własnej pamięci. Natomiast co z procedurami milicyjnymi i z tym, jak wyglądała wówczas praca w milicji? Korzystał Pan z jakiejś pomocy byłych milicjantów? No tu był, przy tej początkowej, przy tej mojej pierwszej powieści problem był taki, że ja w zasadzie niewielu byłych milicjantów znałem. Znałem sporo policjantów. Co do milicjantów, zacząłem ich poznawać tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ta pierwsza książka została wydana, kiedy pojawiły się następne. Wtedy to zaczęły przychodzić do mnie różnego rodzaju różne listy, maile byłych milicjantów, którzy opowiadali mi różne historie, ale ta pierwsza powieść to rzeczywiście taka podróż w lata 80. w procedury milicyjne po omacku. Któregoś razu podczas jakiegoś ze spotkań autorskich, podczas któregoś z festiwali miałem przyjemność występowania z panem Bronisławem Cieślakiem, słynnym odtwórcą roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoście. I pan Bronisław Cieślak zapytał mnie właśnie o to samo, co Pani. Skąd u Pana, Panie Ryszardzie, taka świetna znajomość procedur milicyjnych? Bo jak się okazało, pan Bronisław, którego właśnie wtedy poznałem, czytał moje książki. No więc odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że każdy, kto uważnie i dokładnie ogląda serial 07 Zgłoście, jest doskonale przeszkolony, jeśli chodzi o procedury. No więc procedury wzięły się stąd, że jestem miłośnikiem tego serialu. No ale to jest rzeczywiście baza, z której trzeba było korzystać. Oprócz tego bardzo dużo wiedzy bierze się z książek, które czytałem, czyli książek z lat 80. i 70. właśnie, czyli z polskiej literatury milicyjnej, opowiadającej o przewagach i umiejętnościach śledczych milicjantów z lat 70. i 80., więc zebrawszy to wszystko do kupy, byłem chyba dosyć mocno przygotowany do tego, żeby te procedury wprowadzić w życie i dać im szansę na zaistnienie w tej pierwszej mojej powieści. W tej powieści, ale też w kolejnych gra Pan bardzo fajnie stereotypami milicjantów, bo tutaj mamy i uosobienie takiego, taki typowy policjant z lat 80., Olkiewicz, czyli no, nieruch, archetyp, dokładnie tak, ale też z drugiej strony kompletne zaprzeczenie, albo taki zaprzeczenie tego stereotypu, czyli dobry zomowiec, tak, Mariusz Blaszkowski. Czy ta gra tymi stereotypami to wynikała z tego, że chciał Pan je przełamać, te takie czasami krzywdzące przekonania dotyczące... Ja lubię zabawy takimi właśnie schematami, które wywracam do góry nogami, bo to, o czym Pani powiedziała, właśnie dobry zomowiec, no to jest oksymoron typowy. No przecież nie, w latach 80., gdybyśmy komuś powiedzieli, że wśród tej bandy ludzi w takich mundurach stojących na ulicy z tymi tarczami i pałkami jest ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest jeszcze dobrym człowiekiem do tego i jeszcze potencjalnie dobrym policjantem, no to ludzie zabiliby nas śmiechem. Wtedy było to niewyobrażalne. Natomiast trzeba potraktować milicję obywatelską jako dużą, potężną instytucję, w której znajdują się różne typy charakterologiczne. No i można założyć sobie, czyli takie było moje założenie, że wśród tych wszystkich ludzi, którzy byli jak to się w latach 80. mówiło, bijącym sercem partii, czyli wśród zomowców, znajdują się też ludzie, którzy znaleźli się tam z zupełnie innych przyczyn po to, żeby na przykład próbować tą milicję obywatelską zmieniać od środka. Takiego właśnie sobie dobrego zomowca wymyśliłem, a też i powiem szczerze, że znałem taką osobę, która swoją służbę w ZOMO traktowała w sposób bardzo poważny i chciała rzeczywiście coś w tej milicji zmienić, chciała, żeby ta milicja miała, żeby obraz tej milicji był zupełnie, stał się zupełnie inny, co się w końcu stało, ale po wielu latach. No więc ten stereotyp starałem się przełamać właśnie przez taką nietuzinkową postać. No a co do Olkiewicza, tej drugiej postaci, która się wydaje bardzo stereotypowa, bo no, tak jak powiedzieliśmy, to jest ten milicjant z dowcipów typu najkrótszy dowcip o milicjantach, zna pani? Nie. Idzie milicjant i myśli. Albo inny dowcip, idzie milicjant, pisze do swojego kolegi, pisze do ciebie powoli, bo wiem, że ty też czytasz powoli. No to są dowcipy z lat 80. Tak postrzegaliśmy milicję obywatelską. Taki obraz milicji tkwił mocno w świadomości społecznej. No więc postanowiłem, że jeśli opisuje instytucje, milicję obywatelską, instytucje i ludzi funkcjonujących, no to trzeba pokazać różnych ludzi, różne typy. Z tymi idiotami z kawałów mieliśmy do czynienia na co dzień, ale wśród nich byli też i ludzie inteligentni, mądrzy, którzy zajmowali się nie sprawami politycznymi, ale normalną, policyjną robotą, bo ktoś musiał się zajmować takimi sprawami jak kwestie morderstw, oszustw, rabunków, gwałtów itd. To byli normalni policjanci w mundurach milicji obywatelskiej. Ci ludzie właśnie znajdują się na kartach moich książek, bo to są właśnie tacy bohaterowie jak kapitan Marcinkowski czy porucznik Brodziak. Ale wracając do Olkiewicza, Olkiewicz miał być taką postacią z tych dowcipów właśnie, po to, żeby pokazać, że rzeczywiście jest to przekrój społeczeństwa. I powiem szczerze, że tak naprawdę ten Olkiewicz trochę wymknął mi się spod kontroli. Z takiego kretyna i półgłówka milicyjnego, typowego, posterunkowego stał się takim dylem sowizdrzałem, dobrym wojakiem szwejkiem, chłopskim filozofem, który jest obdarzony nieprawdopodobnym szczęściem i któremu się wszystko udaje. Uciekł trochę mi, ale myślę, że ku uciesze moich czytelników, bo jakoś to jest tak, że wśród moich bohaterów ten ma największą, cieszy się największą sympatią czytelników, co ciekawe również czytelniczek. Mhm. Jeszcze chciałam pana zapytać o obraz PRL-u w pana książkach, bo zazwyczaj PRL w literaturze, w popkulturze jest przedstawiany albo w takiej tonacji bohatersko-martyrologicznej, albo takiej nostalgicznej, trochę w klimacie retro, albo też takiej mocno prześmiewczej i satyrycznej, a pan znalazł chyba złoty środek. Tak mi się wydaje. I że mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi potrafi odnajduje w pana, w tym obrazie PRL-u swoje doświadczenia i swoje wspomnienia. Chciałem, żeby ten PRL w moich książkach był zwyczajnym PRL-em, to znaczy, że był zwyczajną rzeczywistością, żeby on nie był tym obrazem kreowanym na przykład przez literaturę fachową typu wspomnienia czy książki historyczne. Chciałem uniknąć właśnie tej stygmatyzacji, którą daje opowieść historyczna oparta na faktach. Bo proszę zwrócić uwagę, jaką opowieść snują książki historyczne. Jest to czas czarno-biały. Są bohaterowie jednej i drugiej strony. Jeśli są jedni są dobrzy, drudzy są źli. Ale jest to przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy tworzyli historię, czy to z jednej, czy to z drugiej strony, o wielkich nazwiskach historycznych. Natomiast praktycznie w książkach, opowieściach historycznych brakuje tego zwykłego, szarego PRL-u, który najbardziej odcisnął na nas wszystkich piętno. Mamy wiedzę o tym, że były kolejki, wiemy o tym, że były kartki, że był to czas niedoborów gospodarczych i niedoborów na półkach, ale nie pamiętamy, jak to wszystko funkcjonowało, dlaczego i jak rzutowało na nasze życie i nie pamiętamy o tym, że tak naprawdę walka toczyła się, polityczna toczyła się gdzieś na górze, daleko od zwykłych ludzi, a prawdziwa wojna toczyła się na co dzień w każdym domu, kiedy mama musiała wstawać o 5 rano czy o 4 rano po to, żeby pójść walczyć o kiełbasę do kolejki w sklepie rzeźnickim. Chciałem taki PRL pokazywać, ten zwyczajny, kiedy to ludzie walczyli codziennie o to, żeby kupić proszek do prania, papier toaletowy, czy czy gazetę, której nie można było dostać bez teczki, w którą odkładano je jako element zamówienia codziennego. Bo proszę sobie wyobrazić, że pewnie pani tego nie pamięta, bo pani jest zbyt młoda, żeby pamiętać czasy PRL-u, ale żeby dostać dobry, ciekawy tygodnik, to rzeczywiście trzeba było mieć teczkę założoną w kiosku Ruchu, ponieważ to, co można było dostać bez teczki, to były tylko dzienniki, zwykłe dzienniki, natomiast kolorowe czasopisma tylko do teczek. Ja się właśnie zastanawiam, jak pana książki odbierają ludzie młodzi, tacy, którzy nie pamiętają lat 80. Czy oni nie są w stanie uwierzyć w tę rzeczywistość? Wierzą w tę rzeczywistość, ale traktują to troszeczkę jak taką opowieść komediową o tamtej rzeczywistości, bo przecież to jest niemożliwe, żeby coś takiego mogło się wydarzyć, żeby ci ludzie byli tacy nieogarnięci, żeby załatwiać sprawy w tak nieprawdopodobny sposób, czyli na przykład zamiast zadzwonić do kogoś z jednego miejsca z punktu A do punktu B, to trzeba było przejść przez całe miasto albo jeszcze przejechać tramwajem. Nie wyobrażają sobie, że... Bo to jest akurat taki dokładny przykład z któregoś z spotkań autorskich, kiedy któraś z młodych czytelniczek mówi mi, ale po co on tam wszedł przez to całe miasto? Przecież wystarczyło zadzwonić. Tylko że nie zdaje sobie sprawy, bo wiedziała, miała wiedzę na temat historyczną i wiedziała, że praktycznie na każdym skrzyżowaniu były budki telefoniczne, z których można było dzwonić, ale tej wiedzy nie starczyło do tego, żeby nie wiedzieć, żeby wiedzieć, że w nie każdym domu był telefon. Przypominam sobie czasy, kiedy to w moim mieszkaniu, w domu, w bloku czteropiętrowym w Pile, jedyny telefon był w moim mieszkaniu i codziennie przychodzili do moich rodziców sąsiedzi po to, żeby dzwonić, więc nasz przedpokój był traktowany jak rozmównica publiczna. No więc, żeby porozumieć się z człowiekiem z drugiego końca miasta, trzeba było do tego drugiego końca dojechać, pójść do niego, zapukać do drzwi i zobaczyć, czy ten ktoś jest w domu. Nie wystarczyło wykręcić numeru telefonu, bo trzeba było jeszcze do kogo mieć zadzwonić, czyli trzeba było mieć telefon po drugiej stronie. No więc ludzie traktują tak naprawdę, młodzi ludzie traktują te opowieści jak takie troszeczkę prześmiewczą opowieść o tamtych czasach, bo to jest tak trochę dla nich jak wyprawa na Marsa, jak wyprawa na inną planetę. Wszystko to, co mają dookoła siebie, jest takie naturalne, oczywiste. Telefony, komputery, no przecież wtedy nie było komputerów. Czy ktoś dzisiaj pamięta, że były takie czasy, w których nie było komputerów w domu? Jak można było żyć bez komputerów, ale jak można było żyć bez 50 programów, które się przełącza pilotem? Co najważniejsze, wtedy nie było pilota i nie było co przełączać. To były dwa programy telewizyjne. Olkiewicz marzył o takim lotniku, tak? No właśnie, chorąży Olkiewicz marzył o czymś takim, czym będzie można przełączać, tylko nie pomyślałem w zasadzie, co on chciał przełączać. Z jednego programu na drugi. No, spełniło mu się i przełączał zadowolony. Ale to musiało jeszcze minąć wiele, wiele lat od 85 czy 6 roku, żeby pojawił się trzeci program, a później jeszcze parę innych do przełączania pilotem czy lotnikiem właśnie. A skoro już się pojawił tutaj Olkiewicz, to jeszcze zapytam o taki charakterystyczny element też i związany z Olkiewiczem i w ogóle element charakterystyczny dla tej rzeczywistości perelowskiej, czyli o alkohol i wódkę. Bo ja po przeczytaniu kilku stron tej powieści... Poczuła się pani pijana. Oczywiście. Letko, tak jak Olkiewicz. Jak to jest możliwe, że tyle się wówczas piło? I czy to rzeczywiście tak było? To jest możliwe. No wie pani, troszeczkę tę książkę trzeba potraktować jako pastisz. Ona jest narysowana grubą kreską. To nie jest książka historyczna, w której opowiada dalibyśmy historię kilku dni z życia Poznania w latach 80. Jest to opowieść, w której pewne rzeczy są troszeczkę bardziej skondensowane niż w rzeczywistości. Jeśli chodzi o alkohol w służbach milicyjnych, to ten alkohol rzeczywiście lał się od rana do wieczora i to zależało tylko od odporności psychicznej i od odporności organizmu tych ludzi, którzy ten alkohol chcieli i mogli spożywać. Niektórzy chcieli, niektórzy nie chcieli, ale no było to normalne, że pijało się podczas służby w milicji obywatelskiej. Na moją obranę jako człowieka tego, który posłużył się tym alkoholem w niecny sposób, konstruując tę książkę, powiem, że często zdarza się, że spotykam się z milicjantami. Mam też wielu sympatyków milicjantów, z którymi rozmawiam poprzez Facebooka, z którymi konsultuję niektóre kwestie dotyczące mojego pisania książek. No i powiem pani, że jeszcze nie zdarzyła się sytuacja, żeby któryś z milicjantów powiedział, że przesadzam z tym alkoholem w książkach. To jest coś takiego, co miało miejsce, co było, co się działo. Takie to były czasy, że ten alkohol był w powszechnym użytku i pewnie było go więcej niż w czasach dzisiejszych i też stanowił coś w rodzaju waluty wymiennej, która zastępowała tę rzeczywistą walutę. Za alkohol, za flaszkę, za butelkę można było wiele rzeczy załatwić i odwdzięczyć się też można było za załatwienie paru rzeczy właśnie alkoholem. To do dzisiaj przecież funkcjonują w naszym języku coraz już bardziej odchodzące w przepaść, w zapomnienie takie stwierdzenia jak masz u mnie za to flaszkę albo oprzemy te sprawy o bufet. To są powiedzenka zaczerpnięte prosto z czasów PRL-owskich. To właśnie wtedy mówiło się w taki sposób, że jeśli mi to załatwisz, no to ja ci stawiam za to flachę. No to o czym mówimy? O tym, czy rzeczywistość PRL-owska była pijana? Była. Oczywiście, że była. Może nie tak mocno i nie tak intensywnie jak w moich książkach, ale rzeczywiście alkohol był ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa. I na koniec chciałam pana zaprosić do takiej zabawy. Wyobraźmy sobie, że zostaje panu skradziony samochód. Są lata 80. Udaje się pan właśnie na komendę wojewódzką w Poznaniu. I teraz komu powierzyłby pan śledztwo w tej sprawie? Któremu ze swoich bohaterów? Ja myślę, że kwestię kradzieży samochodu każdy z moich bohaterów potrafiłby łatwo rozwiązać. Z kradzieżą samochodu najłatwiej, wydaje mi się, poradził sobie Mirosław Brodziak, który ma najlepsze kontakty w świecie miejskim wśród przestępców, bo jest to taka postać, która tak naprawdę człowiek, który mógł zostać równie dobrze przestępcą, jak i milicjantem, ponieważ od najmłodszych lat funkcjonował na styku tych dwóch rzeczywistości. Przypadek sprawił, że poszedł do milicji, natomiast jego kolega, najbliższy przyjaciel, został przestępcą. No więc gdybym chciał szybko załatwić kwestię kradzieży samochodu, na pewno poprosiłbym Brodziaka, bo on wiedziałby, do kogo się udać i kogo poprosić o pomoc. Czyli pomoc wyciągnąłby, poprosiłby o pomoc Grubego Rycha. Dobrze, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Oczywiście polecamy pierwszą część, ale także kolejne części serii o milicjantach z Poznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.